Szanowni radni, zaproszeni goście, panie wójcie, otwieram drugą sesję Rady Gminy w Książkach. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, sesja jest warta do podejmowania uchwał. Przedstawię projekt porządku dzisiejszych obrad. To jest w punkcie pierwszym otwarcie sesji i stwierdzenie kworum, co nastąpiło, przyjęcie porządku obrad, powołanie sekretarza obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu obrad pierwszej sesji Rady Gminy, punkt piąty informacja wójta gminy z bieżącej działalności, w punkcie szóstym dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem, punkt siódmy interpelacje i zapytania radnych, w punkcie ósmym powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w punkcie, pod punkcie A zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej, powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyboru Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przeprowadzenie tajnego głosowania oraz ogłoszenie wyników. W punkcie dziewiątym podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, powołania stałych Komisji Rady Gminy w Książkach oraz ustalenia ich składów osobowych, punkt i przedmiotu działania. W punkcie trzecim zmiany do budżetu gminy na rok 2014, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Książek na lata 2014-2022. W punkcie następnym ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 oraz uchwałę zmieniającą w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu. W punkcie 10 odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych. W punkcie 11 zakończenie obrad sesji. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem projektu obrad drugiej sesji Rady Gminy w Książkach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W punkcie trzecim przystępujemy do powołania sekretarza dzisiejszych obrad Rady Gminy. Proszę o podanie kandydatury. Proszę radna Grażyna Kessler. Czy radny Mariusz Kessler wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jakieś inne propozycje? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie też za tym, żeby dzisiejszym sekretarzem obrad był kolega Kessler Mariusz. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie kolega Mariusz Kessler został sekretarzem dzisiejszych obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad pierwszej sesji Rady Gminy. Proszę sekretarza z obrad pierwszej sesji, koleżankę Dąbrowską. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Na pierwszej sesji Rady Gminy w Książkach byłam sekretarzem obrad. Protokół jest napisany zgodnie z jej przebiegiem, dlatego proszę o przyjęcie go bez odczytywania. Czy jest inna propozycja ze strony radnych, czy jeżeli nie ma, kto jest za wnioskiem radnej Dąbrowskiej i jednocześnie sekretarza ostatnich obrad za przyjęciem protokołu bez odczytania? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 14 za, przyjmujemy protokół obrad pierwszej Rady Gminy bez odczytania.
Przystępujemy do punktu 5. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności gospodarczej. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproszeni goście. Ja może na początku przeproszę, trochę jestem przeziębiony i będą problemy techniczne, jak to określa, ale no niestety dla mnie to jest dokuczliwe. W Urzędzie Gminy prowadzono następujące działania w okresie od 1 grudnia do dnia dzisiejszego, bieżącego roku. Zarządzenia wójta prowadzono 8 razy, są to zmiany do budżetu gminy. Przygotowano 4 projekty uchwał kończących rok budżetowy na dzisiejszą sesję. W wyniku szerokich analiz i przeliczeń prowadzono zmiany do projektu budżetu i wieloletniego planu finansowego na 2015 rok, w wyniku czego będzie możliwość uchwalenia budżetu i wieloletniego planu finansowego w styczniu 2015 roku. Proszę Państwa, wyjaśnienia otrzymaliśmy z Regionalnej Komisji Obrachunkowej jak gdyby weryfikację tego budżetu za 2015 rok. No i tutaj no, szerokie zmiany musiały być przeprowadzone i wprowadzone dlatego, żeby ten budżet w ogóle mógł, jak to się mówi kolokwialnie, dopiąć się, zaistnieć i zostać uchwalony, bo chyba o to nam chodzi. O szczegółach będziemy mówić później. Po powiadomieniu o zleceniu płatności dokonano szczegółowego rozliczenia 20 oczyszczalni ścieków. Przygotowano pisma do uczestników projektu w sprawie zwrotu nadpłat. Ich uruchomienie nastąpi w chwili wpływu środków. W dniu 17 grudnia 2014 roku wydano obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dotyczącym budowy farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Książki. Po ustawowym terminie obwieszczenia zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody. Wydano uzgodnienia ze Starostwa Powiatowego Wąbrzeźnie oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych we Włocławku dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy inwestycji pod nazwą budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej Książki 1, Książki 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dotyczy to dwóch elektrowni wiatrowych w Biźnie. Wydano obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym 29 grudnia. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach działania 413. To jest wdrożenie lokalnych strategii rozwoju o płatność końcową dla zadania zakup kajaków wraz z wyposażeniem miejscowości Osieczek. Wartość inwestycji wynosi 16 900 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 10 992 zł. W trakcie opracowania są wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 dotyczącego wdrożenia lokalnych strategii rozwoju dla zadania przebudowa chodników na ulicy Osiedlowej w miejscowości Książki oraz utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Zaskocz. Proszę Państwa, uważam, że należy się zatrzymać w tym punkcie. Dlaczego? Jeżeli chodzi o inwestycję w Zaskoczu, jest ona już po odbiorze końcowym. Praktycznie tam kwestie płatności, czyli te proceduralne trwają. Jeżeli chodzi o inwestycje w Książkach, ulicę Osiedlową, jest ona podzielona jak gdyby na dwa etapy, takie zadania, może to będzie właściwe, czyli budowa chodników i budowa jezdni tej ulicy. Jeżeli chodzi o chodniki, one są wprawdzie po odbiorze, ale na pewno Państwo zauważyliście, że chodnik po stronie pani Smachowej w pewnym momencie kończy się. Tak to zostało zaprojektowane, tego chodnika tam po prostu nie ma. Jest to taka no, nieścisłość w mojej ocenie, że idąc tą stroną jezdni, tym chodnikiem, no w pewnym momencie chodnik kończy się, nie ma go, a więc coś z tym trzeba zrobić i podjąłem taką decyzję, że w przyszłym roku własnym sumtem, własnymi siłami i środkami ten chodnik dobudujemy. Będzie on na pewno węższy, aniżeli ten, który jest, ale tak po prostu trzeba zrobić, żeby to wyglądało i było tak przyzwoicie dla całego otoczenia. Jest tam jeszcze jeden element, jeżeli chodzi o chodnik, mianowicie na wysokości posesji pana Walkiewicza jest tam no, skos na tym chodniku, co
może rodzić niebezpieczeństwo jakiegoś pośliźnięcia się osoby, przewrócenia czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało po tej zimie i decyzje zapadną wiosną, czy to zostawiamy, czy przebudujemy. Jeżeli chodzi o jezdnię ulicy, na jutrzejszy dzień, zgodnie z umową, mamy wyznaczony termin odbioru końcowego tej inwestycji. Komisja uda się tam, ale proszę Państwa, już mówię dzisiaj, że odbioru nie będzie, to znaczy nie będzie to wynik pozytywny, dlatego że na chwilę obecną są tam już dwa takie zapadliska w tej jezdni. Jedno wczoraj widziałem osobiście, bo byłem ciekaw, jak to jest, czy to jest w ogóle prawdą. Faktycznie takie zagłębienie jest, grunt posiada, mamy mrozy, a więc no, to jest dla mnie rzecz niedopuszczalna. O drugim dowiedziałem się dzisiaj, nie wiem, jak to wygląda, a więc no to także musi być wszystko naprawione. Poza tym inwestycja, bynajmniej jak rano jechałem do pracy, patrzyłem, jest jeszcze niedokończona. Mamy mróz, nie sądzę, żeby dzisiaj, jutro to zostało zrobione. Także to jest tak, wygląda kwestia ulicy Osiedlowej. Obecnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Zadanie dotyczące przebudowy jezdni na ulicy Osiedlowej, czyli to jest to, co mówiłem do końca. Złożono wniosek przez gminę Książki w sprawie przebudowy drogi gminnej Książki Łopatki. On został pozytywnie oceniony i znajduje się na 8 miejscu z 53 wniosków złożonych i uzyskaliśmy z tego tytułu dofinansowanie. Jest to odcinek o długości 2699 metrów. To jest, proszę Państwa, droga prowadząca od dawnego zakładu rolnego koło pana Zendra w kierunku do pana Waszaka. I tam jest koszt tej inwestycji całkowity, to jest 1 906 000 zł, przy czym wartość dofinansowania to jest 953 000 z Urzędu Marszałkowskiego. Proszę Państwa, w tym działaniu są jeszcze objęte, jest jeszcze objęte wykonanie nawierzchni dwóch ulic na tym osiedlu. I te nawierzchnie będą wykonane z polbruku, dlatego że osiedle jest w trakcie jeszcze budowy poszczególnych tam domów mieszkalnych. Wiadomo, że do tego trzeba dokonywać wykopów na poszczególne przyłącza, a polbruk ma to do siebie, że można go rozmontować, wykonać co trzeba, zmontować i praktycznie nie ma śladu. Czyli tu by był polbruk. Na długości osiedla ta ulica byłaby pokryta dywanikiem asfaltowym, a w dalszej części natryskiem, tym 3- czy 4-krotnym. Czyli proszę Państwa, no, byłaby to już nawierzchnia zrobiona tak dalej przyzwoicie. Także ta ulica za te pieniądze byłaby do zrobienia. Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie konkursu Piękna Zagroda. Co roku takie działania były podejmowane i tak samo będą w latach następnych. No proszę Państwa, musimy chwalić się tym, co mamy, a więc naszymi osiedlami, naszymi obejściami, zagrodami, przedstawiać to, pokazywać innym i umiejętnie to sprzedawać, bo to są praktycznie dokonania wszystkich mieszkańców. A więc tu z tej strony właśnie i pomoc gminy w tym zakresie. Ponadto w minionym okresie usunęto awarii w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. No, na okres zimowy ma to do siebie, że następuje jakieś naprężenia materiału, tudzież osiadania gruntu, no i pojawiają się jakieś tam drobne problemy. Od kilkunastu lat tradycją stała się organizowana przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wigilia dla Osób Samotnych. We wspólnej wieczerzy uczestniczyło 80 osób, którzy podzielili się opłatkiem, a następnie obdarowani zostali przez Mikołaja upominkami. Wsparcia w tym dokonały takie firmy jak Marsbron, Agropol, Bank Spółdzielczy, nasze sklepy. 1 grudnia Urząd Marszałkowski z Torunia dokonał kontroli zadania pod nazwą budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki. Było to działanie w ramach probu i proszę Państwa, wszystko zostało pozytywnie tutaj załatwione, dopięte, także płatność praktycznie na konto urzędu nastąpi, albo już pieniądze wpłynęły.
W minionym okresie wbudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 228 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosiło 133 tysiące złotych. Przepraszam, nie w minionym okresie, czyli tego miesiąca, ale co do kwestii tego rozliczenia, to właśnie dotyczy tych przydomowych oczyszczalni. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321, to jest podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętej PROW w latach 2007-2013 na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą rozbudowa stacji uzdatniania wody w gminie Książki został rozpatrzony pozytywnie. Będzie to w maju tego roku, przyszłego roku, budowa na terenie stacji ujęcia wody dwóch zbiorników naziemnych na magazynowanie wody i wartość tego zadania wynosi 425 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi 259 tysięcy złotych. Gmina Książki informuje o przystąpieniu do otworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Książki w roku 2015. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających ten azbest. Dofinansowanie nie będą objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych. Dofinansowanie jest uzależnione od otrzymania dotacji na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. I w tej sprawie, proszę Państwa, można jeszcze do 15 stycznia roku przyszłego złożyć wnioski do Urzędu Gminy i wzór wniosku można pobrać albo ze strony internetowej Urzędu, bądź bezpośrednio w Urzędzie w pokoju numer 25. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przedsięwzięcie pod nazwą Estetyzacja Gminy Książki na 2015 rok. Chodzi tutaj o uzyskanie kwoty dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych na zakup 15 tysięcy drzewek, które byłyby rozprowadzone wśród mieszkańców celem ich tam posadzenia. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych. Podpisano umowę w dniu 22 grudnia ze spółką Ekosystem w Obrzeźnie, bo no, trzeba powiedzieć, tylko ich oferta wpłynęła do nas i wartość ryczałtowa zadania wynosi w stosunku miesięcznym 29 700 zł. Jest to wzrost do roku ubiegłego o 16%, gdyż było to 25 596 zł. Ale proszę Państwa, tu podjęliśmy działania takie, żeby nie powodować zmiany ceny opłaty za te nieczystości stałe, czyli za śmieci. Po prostu doszło do przesunięcia etatu, który tam był ujęty do obsługi tego. Inny sposób, żeby cenę pozostawić bez zmian. Rodzi się pytanie, bo to już było dzisiaj podnoszone, czy opłatę pozostawić w takiej formie, jak mamy do chwili obecnej. Czyli jak mamy tam do dwóch, do trzech, czy tam do czterech osób i tak dalej, powyżej pięciu, jak to załatwić. Czy od osoby w gospodarstwie domowym musimy się nad tym wspólnie zastanowić i wypracować jakiś konsensus, dlatego że w innych ościennych samorządach, gminach, no różnie to było, różnie to wyszło. Także można powiedzieć, że temat ten jest otwarty. Może być tak, jak było do tej pory, a może też zmienimy, ale mówię, na ten temat będziemy rozmawiać. Jeżeli byście mieli Państwo jakieś własne sugestie, spostrzeżenia, jesteśmy otwarci, bardzo proszę o kontakt, o informację. Bo to jest ważna sprawa, no nawet z punktu widzenia społecznego, bo inny koszt będzie na pewno inna ilość śmieci
gdy osoba mieszka samotnie, a inna będzie sytuacja, jeżeli to będzie, nie wiem, 5, 6, 8 osób założonych w rodzinie, nie? W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Sołtysów Wsi. Poinformowałem zebranych, że zwróciłem się do sołtysów z apelem o wsparcie działań w zakresie koordynowania odśnieżania dróg na terenie podległych sołectw, informowania mieszkańców sołectwa o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu, zwisających sopli lodu, informowania właścicieli posesji o ustawowym obowiązku ośnieżania chodników przylegających do posesji, przekazywania informacji do urzędu o występujących kłopotach przejezdnością dróg. Umowy na ośnieżanie dróg gminnych zostały już podpisane z wykonawcami. Poprosiłem także o oszczędne i rozważne gospodarowanie środkami budżetowymi w zakresie ustalania kolejności ośnieżania, jakości tego ośnieżania i po prostu pilnowania wykonawców, żeby faktycznie robili to, co mają robić, a nie załóżmy naciągali sztucznie ilość godzin, za które wspólnie musimy zapłacić. Proszę Państwa, poza tą na terenie dawnego boiska przy tej dawnej oczyszczalni ścieków jest składowany biały kamień, który po części pochodzi z odzysku z ulicy Osiedlowej, po części został zakupiony. Jest on przeznaczony na bieżące remonty naszych dróg, ulic. Także w tym zakresie, jeżeli takie potrzeby są, to proszę, można się tam udać i z tego skorzystać. Ponadto, proszę Państwa, w minionym okresie uczestniczyłem w różnych spotkaniach, naradach, uroczystościach, na których pewne różne sprawy zostały przekazywane. Mam jeszcze kilka spraw takich do przekazania, może trochę innej natury, ale uważam bardzo ważnych. Pierwszą to jest taką prozaiczną sprawą, proszę Państwa, nasze czworonogi. Mamy okres zimy, mrozy. Mamy na terenie książek jeden taki przypadek, gdzie praktycznie mieszkańcy wyjechali sobie przed świętami Bożego Narodzenia, do chwili obecnej ich nie ma. Są tam trzy psy, opiekują się tymi psami pracownicy urzędu, sąsiedzi, a także i dzielnicowi. Mówię, taka sprawa wygląda, także bardzo proszę, jeżeli byście takie przypadki, o takich przypadkach wiedzieli, stwierdzili coś takiego, instruować tych ludzi, bo prawda jest taka, że psy można wywieźć do schroniska, tylko że to w skali miesiąca to jest potężny koszt, to jest prawie 900 zł. A więc wiecie Państwo, nie mamy tych pieniędzy. Jak już powiedziałem na temat pieniędzy, to podjąłem działania osobiście, żeby tych pieniędzy poszukać. I nie ukrywam, że oszczędności rozpocząłem od samego Urzędu Gminy. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym zostały wręczone 3 wypowiedzenia umów o pracę. Są to 3 osoby, z którymi zakończymy współpracę i tak to wygląda. W roku przyszłym jedna osoba odchodzi na emeryturę, kończy się też do 10 marca, jest jak gdyby termin umowy na pomoc administracyjną. Nie wiem, co będzie dalej, być może i to zakończymy. I powiem tak, że wprowadziłem takie elementy, jak nie będzie w przyszłym roku podwyżki uposażenia w Urzędzie Gminy i także nie będzie premii. Dlaczego w ten sposób postąpiłem? W tym roku dwukrotnie były te czynności dokonane. Pierwsza to była w marcu, druga to była w listopadzie. W marcu tam, nie pamiętam, 5 czy 6%. W listopadzie było to 10%. Także tak to wygląda. Na chwilę obecną w Urzędzie Gminy pracuje 34 osoby i to stanowi 32,9 etatu. Nie mówię tutaj o 2 osobach, które pracują, jedna jest pracownikiem publicznym, druga jako pracownik interwencyjny, bo to jest, powiem, w stosunku do tego, to jest margines. I jak wyliczyłem sobie po zarobkach brutto,
koszty utrzymania tych osób, to wyszło to za rok obecny, dlatego mówię wyszło, bo już mogę tak powiedzieć, bo mamy końcówkę roku, 1 673 255 zł. Zrobiłem sobie taką symulację na rok przyszły, uwzględniając już te trzy osoby, które odejdą, bo mają wypowiedzenia. Uwzględniłem osobę, która odejdzie od przyszłego roku na emeryturę i kwestie właśnie nie udzielania podwyżek, tudzież nie dawania premii, to koszt utrzymania w sumie wyniósłby 1 396 000. To jest, proszę Państwa, zmniejszenie o 357 000 zł. Powiem jako ciekawostkę, bo niestety nie mogę mówić, kto ile zarabia, bo ustawa tego zabrania, ale średnio koszt brutto utrzymania jednego pracownika w tym roku wynosi prawie 3790 zł. Koszt brutto. Po tych działaniach zmniejszających zejdziemy do kwoty około 3160 zł. Proszę Państwa, jak powiedziałem, mamy 32,9 etatu, ale w tej liczbie mamy dwóch kierowców autobusów. Poza tym mamy raz, dwa, trzy, siedem osób z obsługi technicznej. Czyli mamy na naszym stanie, jeżeli chodzi o gminę, mamy kanalizację, mamy wodociągi, stacje ujęcia wody, przepompownie. W innych samorządach tym zajmują się firmy zewnętrzne. I na przykład jest tak, że mają jednego bądź dwóch pracowników. Także proszę Państwa, tak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o książki. Ja nie potrafię odpowiedzieć teraz, jak dalej będziemy się z tym zachowywać. To wymaga szeregu przemyśleń, przeliczeń, bo podstawą jest to, że to wszystko musi działać, musi funkcjonować. Także ta sprawa na chwilę obecną wygląda. Proszę Państwa, tutaj, jeżeli chodzi o ilość etatów przedstawionych, nie mam wliczonych do tego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mamy 5,5 etatu i nie mam wliczonego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mamy 4,5 etatu plus jeden etat na bibliotekę. Ja nie ukrywam, że jak skończymy z gminą, troszeczkę przyjrzę się też i Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Nie ukrywam tego, bo ja tu widzę pewne rozwiązania i pieniędzy trzeba szukać. Także tak to wygląda. A mówię to oficjalnie, publicznie, bo uważam, że to są pieniądze nasze, wszystkich. Brakuje na wszystko praktycznie i musimy coś z tym zacząć robić. Jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, on musi funkcjonować w takim układzie, jak jest. Proszę Państwa, dlatego, bo mamy 360 rodzin objętych różnego rodzaju formą pomocy. Dokumentacja, która z tym związana, stanowi tony, dlatego nie jest to nasz wymysł, ale wszystko musi być jak gdyby potwierdzone, udokumentowane, zaksięgowane i tak to wygląda, jak to wygląda. Także GOPS ma co robić i ma naprawdę dużo roboty. Jeżeli chodzi o GOK, to tak jak powiedziałem, mam tu już pewną koncepcję, ale będziemy o tym mówić, będziemy się temu przyglądać. To jest termin działania późniejszy. Ale nie będą to jakieś cuda robione, ale oszczędności są do znalezienia. Proszę Państwa, i ostatnia taka sytuacja, której bym chciał tutaj, z którą chciałbym Państwa zapoznać, to powiedzieć to, że mamy już w gminie nową panią sekretarz. Jest to pani Grażyna Cywińska, bardzo proszę, która przybyła do nas z Urzędu Gminy w Wąpielsku. Pracuje w administracji od przeszło 30 lat i sprawuje tutaj urząd sekretarza gminy. Także jeżeli byście mieli Państwo jakieś pytania, problemy, sprawy, to bardzo proszę. Ona pracuje tam w tym pomieszczeniu, gdzie poprzednia pani sekretarz była. Także tak to wygląda. Jeżeli jakieś pytania czy coś, to bardzo proszę. To dziękuję.
Dziękuję Panie Wójcie za złożone sprawozdanie z bieżącej działalności. Otwieram dyskusję radnych nad przedstawionym sprawozdaniem. Chwileczkę jeszcze Pan Wójt zapomniał jednej rzeczy w celu uzupełnienia informacji z bieżących spraw. Ja przepraszam, ale niestety starość nie radość. Proszę Państwa, uzyskałem ze Starostwa Powiatowego informację na temat przebudowy drogi powiatowej Wąbrzeźno-Książki przez Łopatki. Prawda jest taka, że to działanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap jest już zamknięty, nie możemy się w to włączyć. I jest to przebudowa drogi na odcinku od Wąbrzeźna do Sitna na wysokości drogi wjazdowej do Jaratowic. Czyli tutaj już nic nie możemy ani się dołączyć, wejść w to, to już jest temat dla nas zamknięty całkowicie. Zostaje drugi etap, to jest właśnie od miejscowości Sitno do Książek i on ma długość 7 km 300 m. Proszę Państwa, koszt brutto tej inwestycji według tego kosztorysu to jest 8 459 000 zł. Koszt brutto. I z tego gmina jako taka no, miałaby partycypować w kosztach około 25%. Czyli to jest lekko licząc co najmniej 2 miliony zł. Powiem Państwu tak, że na chwilę obecną mamy zadłużenie gminy w wysokości prawie 5 300 000 zł. Nas na to nie stać. Nas na to nie stać, przynajmniej na chwilę obecną. I jest to następny problem, że taka szansa, jaka była w tym roku na remont tej drogi, może się pojawić za kolejne 20-30 lat. No niestety nie zajęto się tym, zajęto się czym innym. Takie były decyzje. I przynajmniej na razie, no nie stać, uważam, nie stać gminy, aczkolwiek może tu decyzje Państwa czy Wysokiej Rady będą inne, ale z ramienia gminy, no nie mamy tych pieniędzy, żeby do tej inwestycji podejść. Ubolewam nad tym, bo wiadomo, że drogi trzeba remontować. Jeżeli się jeździ po sąsiednich gminach, powiatach, widać jak tam drogi wyglądają, powiatowe, drogi gminne. No u nas jest tak, jak jest i póki co musimy starać się sami, żeby ten stan poprawić. Także taka jest sprawa, jeżeli chodzi o kwestię remontu tej drogi powiatowej. Dziękuję. Dziękuję za uzupełnienie sprawozdania. Ponawiam dyskusję na przestrzeń. Proszę radnych. Pana wójta w sprawie tej drogi. Było wiadomo, że nie mamy pieniędzy na tą drogę. Tak czy tak, to jest droga powiatowa i to powiat ma obowiązek ją robić, a nie my dokładać do tej drogi. I sprawa zatrudnienia po prostu, jak w innych gminach się to odbywa, że przy remontach czy tam jakiejś naprawie po prostu konserwacji lub pracowników by zmniejszyć. Jeżeli najmniej firmy inne, no to przecież będziemy więcej płacić. No mamy. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tak się upewnić. Z tego co zrozumiałam, to ta droga będzie powracana do tego remontu. 20 lat mamy czekać. No nie wiem, ciekawe. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać sprawy głos? Radny Maćkowski. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja osobiście uważam, że w gminie Książki jest tak dużo dróg nieutwardzonych, że swoje fundusze powinniśmy dawać w naszej gminie, a nie partycypować w kosztach dróg powiatowych, do których należy ich remont i utrzymanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, to proszę pana wójta o udzielenie odpowiedzi. Proszę Państwa, może zacznę od radnego Kessler. Ja powiedziałem, że na następną taką szansę możemy czekać 20-30 lat. Dlatego, dlaczego tak powiedziałem? Na pewno Państwo pamiętacie ostatni remont drogi z Książek do Wąbrzeźna przez Zaskocz. To było mniej więcej w tym czasie robione. Kwestia właśnie tutaj zapytania radnego Witomskiego. Proszę Państwa, można firmę zewnętrzną zatrudnić.
To się zgadza, bo inne gminy tak robią. Nie dlatego, że się pozbywają problemu, ale na przykład do metra sześciennego ścieków doliczają sobie z tytułu obsługi złotówkę. Czyli to nie jest dużo. To nie jest dużo, bo rozmawiałem z innymi gminami i tak to wygląda. Utrzymywanie własnego, że tak powiem, zespołu ludzkiego. Ja powiem Państwu tylko tyle, że mamy dwa autobusy szkolne na dowóz dzieci do szkoły. I koszt utrzymania, jak się policzy koszt utrzymania jednego autobusu łącznie z kierowcą, a wynajmu jednego autobusu z firmy zewnętrznej, to jest minimum 80 tysięcy więcej wydajemy, aniżeli byśmy zapłacili tej firmie zewnętrznej. Takie są realia, niestety. A mamy dwa autobusy, czyli mamy, proszę Państwa, 160 tysięcy złotych. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Wracając teraz do zapytania radnego Maciekowskiego. Ja w pełni się zgadzam, że drogi gminne trzeba naprawiać. Ja nie ukrywam tego, bo objechałem sporo dróg gminnych i wiem, jak one wyglądają. I musimy się tym zająć, dlatego że uważam to oprócz spraw finansów gminy za następny priorytet, który musimy tutaj w tej materii działać. Wiadomo, kwestia bezrobocia, o tym nie mówię na chwilę obecną, bo jeszcze nie wiemy, jakie w ogóle będą środki, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe, co do biura pracy, do możliwości uzyskania dofinansowania, czyli tych etatów na prace interwencyjne bądź publiczne, ale ja myślę, że po nowym roku ten temat już będzie ma o wiele wiadomo. Także jeżeli coś jeszcze, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy wystarczająca odpowiedź pana burmistrza na zadane pytania? Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Ja bym chciała do pana powiatowego. Ale dyskutujemy teraz na temat tu sprawozdania pana wójta. Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem pana wójta i przechodzimy do punktu następnego, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Można radny, po kolei radny. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy została już podjęta decyzja w sprawie lokalizacji przystanku dla dzieci wywożonych do szkoły przy ulicy Botanicznej? Teraz kolejne pytanie. Czy już wiadomo, kiedy pojawią się w zatoczkach autobusowych te budki, przystanki autobusowe dla dzieci oczekujących na przejazd autobusu? Jeszcze jedna rzecz chciałbym zgłosić, że na przystanku, który znajduje się, na jednym przystanku, który jest przy tej długiej drodze, lampa od kilku tygodni nie świeci, po prostu nie działa. Jest jakiś tam wykonawca, jest okres gwarancyjny, więc chciałbym chyba zgłosić ten fakt. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radna Wolska. Ja chciałam zgłosić właśnie do pana powiatowego, że nie ma. Już zgłaszałam kiedyś, że w Radzyniu, żeby znak jakiś drogowy postawić, bo dziennie ze trzech osoby przyjeżdżają tu, którzy wspomniają nową rzeźną. Tam nie ma znaku, żeby kierować nową rzeźną. Później świetlica nasza. Mamy świetlicę, ale zgłaszam już też na zadaniu sołtysu, żeby elektryk tam przyszedł i jakieś światło nam zrobić zewnętrzne, bo chcemy robić Sylwestra, tam można się zabić, nie ma żadnego światła. I kwestia naszej drogi, w tym roku nasza droga ma być w ramach remontu. Może żeby ją zrobić niedużo, ale tak dokładnie, nie z kamienia. Nasze jezioro, żeby za czasu pismo gdzieś wystosować, żebyśmy mogli nad jeziorem trzcinę wyciąć, czy coś zrobić, bo nie mamy prawa, bo to jest nie nasze i tak brzydko wygląda, że wstyd takich przyjaznych ludzi, bo zawsze mówią, kto tu, kto tu jest panem, że nie ma nawet plaż zagospodarowanych. Dziękuję. Dziękuję. Radna Kasia, proszę. Jak już dotyczy zespołu jeziora, czy są jakieś zamierzenia w kwestii zagospodarowania brzegów? Nie chodzi o jakieś plaże specjalne, ale wykoszenia tych chwastów,
wykarczowania zakrzewień. To nie to, żeby usuwać drzewa jakieś specjalnie, tylko przejście jakieś, żeby zrobić tam dojście, no i zabezpieczyć, żeby samochody nie wjeżdżały, bo to jest temat powielany. Dziękuję. Czy ktoś z radnych, czy sołtysów, radnych, proszę, sołtys książę, panie przewodniczący, panie wójcie, w kwestii opieki osób starszych. Dotarło to mnie takie nieprzyjemne określenie, że osoba starsza jest bez opieki i tak dalej, a działo to się w ośrodku zdrowia. Ten osobnik najprawdopodobniej był u pana lekarza, chodzi pana Zakrzewskiego. Powiedziano do mnie tak, oblepiony, no oczywiście zapach nieprzyjemny i tak dalej. Chciałbym wiedzieć, jak daleko opieka Skargops interesuje się takimi osobami, czy ten człowiek jest objęty rzeczywiście tą opieką, jak się należy. No i czy w ogóle, jeżeli chodzi o osoby starsze, są one pod prawdziwą opieką. I druga rzecz, panie wójcie, jeżeli zatrudniamy pracowników w interwencyjnych pracach, czy w ogóle zatrudniamy, to taka prośba. Osobę, którą zatrudniliśmy, dajmy doczekać jej tej kurwiówki, a nie wystarczy, że 3-4 po pół. No chwila przed tym osoba traci uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze za mną? No, proszę, jeszcze Grażyna Kessler. Tak, jako z działu sołtysa teraz. Chciałam podziękować tutaj panu wójtowi za pomoc. Prezentowaliśmy gminę jako gminę, ale również powiat Wąrzeźno w stołach wigilijno-świątecznych w Urzędzie Marszałkowskim, to jest dworzec. No tu chyba pan wójt nie zaprzeczy, nie może tego potwierdzić, raczej można go pochwalić się nami. Chcę tu podziękować za udostępnienie nam transportu, dowieziono nas i pani dyrektor za udostępnienie termosów, bo trzeba było przewieźć dużej ilości bigosu czy baczków, miałyśmy z tym kłopot. No i żeśmy go nie prezentowały, jak umiałyśmy, za to serdecznie dziękujemy za tą pomoc okazało, to pani dyrektor GOP-u również. I jeszcze jedna sprawa, jako sołtys też zgłaszam, w ubiegłym roku była taka przykra sytuacja, że byliśmy prawie tydzień odcięci od dojazdu do Grudziądza, do szosy tamtej. To była wiadoma sytuacja, podpisana była umowa, powiat Wążejną rozpisał na odśnieżanie z jakąś inną firmą i ta firma odśnieżała, dopóki mogła sobie odśnieżać do Wigłówki Szczupinka. A Grudziądz odśnieżał do swojej tablicy od strony Gołębiewa. I także krótki odcinek został zawalony na 5-6 metrów, to nie jest tajemnicą, to było w gazetach, powielane zdjęcia. Tam nie można było na wysokości znaku, bo były zasypane. I Wążejna zgłaszaliśmy, powiedzieli, że osoba, która ma podpisaną umowę, nie jest w stanie, nie ma sprzętu, żeby to przepchnąć. To było śmieszne i nonsens. Uporano się z tym, ale w jakimś czasie, żeby nie było takiej sytuacji, bardzo proszę o stosowne pismo, żeby zapobiec. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to pan wójt odpowiedzi, na które może, to radę. Oczywiście, moje panie przewodniczący. Proszę państwa, może sprawa taka pierwsza, o którą tutaj państwo pytaliście. Ja poproszę panią Sumeracką o udzielenie odpowiedzi w zakresie właśnie osób samotnych objętych opieką, pomocą innego ośrodka pomocy społecznej, a później odniosę się do dalszych kwestii. Mogę tak, panie przewodniczący? Jeżeli chodzi o pana, który wspomniał tutaj pan sołtys Wileski, ten pan jest objęty stałą pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miał niejednokrotnie po prostu, że może mieć usługi opiekuńcze, miał proponowane, ale nie skorzystał z tego, złożył nam stosowne oświadczenie i no po prostu nie chce, nie możemy go uszczęśliwiać. A mając 360 rodzin, tak jak już tutaj pan wójt wspomniał, no nie możemy, mamy dwóch pracowników socjalnych, więc pracownik socjalny nie może być kilka razy w tygodniu u podopiecznego, więc no w miarę swoich możliwości
jeździ do tego środowiska i jest tam działana praca socjalna. I to, co może zrobić z naszej strony. Proszę. Tu jest jedno pytanie, czy nie możemy zatrudnić więcej osób, żeby mogli w terenie pracować? No może nie wiem, ile tam osób jest, ale wiecie, że rozsyłają radę. Tylko, że ten pan nie wyraża zgody na usługę publiczną. Nie możemy na dziś środowisko. Ja dodać coś. Proszę, GOPS może pomóc w tym zakresie, w jakim dana osoba sobie życzy. Ja z tym panem też kilkukrotnie rozmawiałem, on sobie w pewnym zakresie pomocy nie życzy. On uważa, że jest samodzielny i nie można go uszczęśliwiać na siłę. On ma rodzinę, która jakąś tam opiekę nad nim sprawuje. A to, że on żyje w takich warunkach, jak żyje, to jest jego świadoma decyzja. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, ponieważ mówię, ja bym się nie zwracał, ale mieszkańcy zwracają uwagę, jako do sołtysa i ja powiedziałem, jaką sprawę skieruję do rady gminy czy do wójta i przedstawię ją. Oczywiście do tego dyskutujemy. Ja wiem, jak to wygląda. Pani dyscyplinuje dyskusję. Była odpowiedź, a jeszcze się spytam, czy jest wystarczająca. Proszę pana wójta o dalsze odpowiedzi. Szanowni państwo, wracając do zapytania radnego Macikowskiego. W sprawie przystanku są podjęte działania, także tutaj okres świąteczny pewne rzeczy tutaj, że tak powiem, wydłuża. Nie to, żebym się usprawiedliwiał, ale wszyscy wiemy, że to tak jakoś trochę dziwnie te półtora tygodnia nasze życie układa i tak to jest. W każdym razie lokalizacja przystanku będzie i będzie ona w odległości, ja myślę, gdzieś tak do 300-400 metrów od wjazdu tam do drogi do pana Wiśniewskiego, tam przy tych zakrętach, przy tym lasku, co jest. Także no to musi być formalnie wszystko dopięte. Dlaczego tam? Dlatego, że bliżej jest za dużo zakrętów, są wzniesienia, są krótkie odcinki prostej, a wiadomo, dzieci to są dzieci, to trzeba je pilnować zarówno przed, za, z boku i w autobusie. I musi to być dłuższy odcinek prostej, i tam właśnie będzie ten przystanek zlokalizowany, żeby sobie te dzieci do szkoły mogły i dojechać, i z powrotem wrócić. Co do budki, w ogóle do tych wiat przystankowych, proszę państwa, wiatami się także zajmiemy. Powiem szczerze, że tam, nie pamiętam, jedna czy dwie wiaty są przewidziane, ale bliżej jak to wygląda, to ja przygotuję, to znaczy przygotujemy odpowiedź na właśnie tutaj pana radnego pytanie. Co do lampy, to faktycznie to lampą, no zwrócimy się tutaj do wykonawcy, żeby w ramach gwarancji usunął to niedociągnięcie. Jeżeli chodzi o zapytania pani radnej Wolskiej, rozumiem, że to chodzi o drogę wojewódzką w Radzyniu Chełmińskim, tam to 534 w kierunku do Wąbrzeźna. Czyli w Radzyniu gdzie? Tu na skrzyżowaniu? Przedstawiamy, jak skręca droga na Wąbrzeźno, nie ma oznakowania. Jest znak, jest tablica. Ale no, proszę panią, ale wiecie co, nie, dziennie, od lat, dużo lat, dziennie przyjeżdża trzech ludzi, staje i pyta się, czy dobrze jedzie na Wąbrzeźno. Codziennie trzech najmniej błądzi. I z Brodnicy jadąc na Nową Wieś, tak samo codziennie przyjeżdża w Radu i codziennie. Tak nie ma dobrze, pani Radna, w takim razie tutaj pracownikowi przekażę ten temat i on wystosuje pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich właśnie z sugestią ustawienia tego. Jeżeli chodzi o to światło w bliźnie, no faktycznie, przyznaję się, umknęła mi ta sprawa. Przy tym naszym spotkaniu 17. No nie wiem jak tam, no coś musimy z tym tematem próbować przynajmniej zrobić, nie? Żeby do jutra. A, pojechali. Czyli nie umknęła. Jeżeli chodzi o kwestię jezior, bo tak mogę powiedzieć. Proszę państwa, na pewno byliście państwo w Kreplowie, byliście w Wieldządzu, widzieliście jak te jeziora wyglądają. Nie mówię już o jeziorze Brodnickim, bo to już jest zupełnie inna historia. Są to wszystko pieniądze unijne, a więc dofinansowania uzyskiwane.
U nas póki co takich rzeczy nie było. I powiem szczerze, no, nie mamy pieniędzy na to, żeby do tych projektów przystępować, ale widzę tutaj inne rozwiązanie. Mamy kilku pracowników, mamy tą koparkę, ładowarkę. Uważam, że niedużym sumptem można doprowadzić do niwelacji terenu. Można przywieźć, nie wiem, jeden, dwa samochody piasku takiego odpowiedniego, rozłożyć folię, wysypać to, jak gdyby przygotować ten teren. Do tego, tam gdzie trzeba teren zniwelowany obsiać wiosną trawą, bo to nie są duże nakłady. To nie są duże nakłady i kwestia przygotowania tych takich dróg dojazdowych, ścieżek dojścia, tudzież podobnych. Jak tu Państwo mówicie, no kwestia teraz usuwania tych trzcin. Należy się tutaj skontaktować z właścicielami tych akwenów wodnych, bo niestety my nie możemy, że tak powiem, działać na ich terenie bez ich wiedzy i zgody. I zobaczymy, czy oni wyrażą zgodę na to, żeby załóżmy tam no, trochę zniwelować te trzcinowiska. Tylko to jest problem, bo jak to zrobić? Przecież ja nie powiem pracownikowi, słuchaj, rozbieraj się tam do połowy i wchodź do wody. Absolutnie nie. Sprzętu takiego też nie mamy. Jedynie co, to zostaje jakaś łódka czy coś podobnego. No. Nie, koparką. Wystarczy nie na 3 metry i się tak, w tym roku obcy ludzie koparką wjechali, taką jak jest w książkach i zniwelowali. Tak, tak proszę panią, tylko że teraz proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jak tą koparką spycha dno tego akwenu w tym miejscu, to tu ładnie wyrówna, a tam dokąd on dojedzie, pozostaje jakaś górka, coś takiego. To wszystko pod wodą testowane. Niech teraz ktoś wejdzie, no i tu jest, a poza tym, proszę panią, no wjeżdżać maszyną do wody też nie można. Powiedzmy sobie uczciwie, nie? Bo to nie daj Boże olej, czy też inne rzeczy, to jest zanieczyszczanie środowiska. Ale będziemy myśleć na tym temacie. Czyli tutaj mówię dlatego o akwenach, bo tak samo w Wiśnie, w Łopatkach, podobna historia, to są podobne sytuacje. A więc tutaj, żeby coś w tej materii zrobić. Jeżeli chodzi o tutaj zapytanie sołtysa Tyleskiego, proszę Państwa, robimy tak, żeby osoby mogły, że tak powiem, dotrwać do tak zwanej kuroniówki. Przerabialiśmy ten temat na naszym przykładzie tu w książkach i ta pani, no już nie będę mówił jaka, ale przedłużamy jej umowę dlatego, żeby mogła te swoje prawa nabyć. No bo uważam, że to jest najbardziej sprawiedliwe, bo nie można człowiekowi powiedzieć dziękuję i tak to wygląda. Ostatnia kwestia, pani minister, no ja liczę na to, że nie będzie aż tak bardzo śnieżnej zimy przez tak długi okres czasu. Może na śnieg czekamy, to wiemy wszyscy, że przydałby się przynajmniej w lutym. Chociażby dla dzieci na terenie szkoły. No ale co będzie dalej, to zobaczymy. W każdym razie ten temat mamy pod stałym, że tak powiem, nadzorem. No i ja bym takich sytuacji nie było. Dziękuję. Czy radni i kolega sołtys są zadowoleni z odpowiedzi? Czy chcą jeszcze uzupełnienia? Dziękuję. Dziękuję. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Radny Sukiennik, proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. W swojej informacji po prostu powiedział na temat wynagradzania pracowników i planach na przyszłość, że nie będzie premii. Chodzi mi przede wszystkim, no, czy istnieje w gminie regulamin wynagradzania pracowników i zatrudniania. Ja rozumiem, że zarobki można nie podawać, nie należy podawać publicznie, ale no, jeśli chodzi o wewnątrz, sam wójt może dokonać, czy było prawidłowo wstecz, na przykład pracownicy zatrudnieni w ramach określonych przepisów, czy byli wynagradzani. Uważam, że to taka zbiorowa odpowiedzialność, że nikomu nie dajemy premii na przykład. Tam jest, to jest troszeczkę takie nie zadało. Po prostu uważam, że to już niesprawiedliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie wójcie o udzielenie odpowiedzi. Panie radny, proszę państwa, ja wiem, że pieniądze są bardzo drażliwym tematem.
Odpowiadając na Pana pytanie, odpowiem tak. Owszem, istnieje regulamin, który mówi, że można, a więc jest to fakultatywność, nie obligatoryjność. To jest jedna sprawa. I druga rzecz, jest tam przewidziane wielkość premiowania w regulaminie do 40%. Proszę Państwa, ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli ktoś godzi się na określone warunki pracy, realizuje przyjęte na siebie, że tak powiem, zobowiązanie w godzinach ustawowych, to robi i pracuje za to, za co pracuje. A powiem jeszcze dalej, że no nie mogę podać poszczególnych osób zarobków brutto, ale gdybym Państwu podał podstawę do wyliczenia, nie mówię o wysłudze lat, to powiem tylko jedno, że gro osób z terenu gminy, tak Panie Radny, gro osób z terenu gminy mają na utrzymaniu rodziny i pracę, płacę netto mają niższą, aniżeli podstawy przyjęte do naliczenia tego świadczenia za pracę. Proszę mi wierzyć. To nie jest zbiorowa odpowiedzialność. Gdyby pieniądze były, na pewno byśmy dali. Ale powiedziałem, póki co uważam, że nie możemy dalej zadłużać tej gminy. Musimy wreszcie coś zacząć robić dla ludzi i z ludźmi. No taka jest prawda. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Ja to zupełnie, że wójt dzieli tak jak krawiec, ile ma, tyle daje. I tutaj on nie musi dać premii, może wynagrodzić pracownika, który szczególnie się wyróżni w tym, w temacie wykonywania obowiązków. A myślę, że jeżeli ktoś ma uwagi jakieś, może wystąpić do inspekcji pracy zawsze i nie zgadzać się z decyzją kierownika jednostki w tych sprawach. Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś zapytania? Jeżeli nie, zamykam dyskusję nad punktem 7. Przystępujemy do punktu 8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu wspólnym Komisji Radnych. Ustaliliśmy, że zgłaszamy 7 kandydatur, wybieramy 4 osoby. Proszę o podawanie kandydatów. Proszę radny. Czy kolega Macikowski wyraża zgodę? Dziękuję. Czy Stanisław Dudkiewicz wyraża zgodę? Dziękuję. Radna tu. Czy radna Urszula wyraża zgodę? Radna. Witowski Roman. Czy radny Witowski Roman wyraża zgodę? Ilu już tam mamy panelów? Proszę. Czy pani radna Kessler wyraża zgodę? Dziękuję. Jeszcze dwie, tak? Jeżeli więcej osób nie ma, szanowni radni, to zamykam listę zgłoszeń kandydatów. Proszę bardzo, rozpoczynamy obrady. Proszę Panią Elżbietę o przedstawienie protokołu zasad głosowania. Zasady głosowania przy wyborze członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, na których zamieszczone zostaną imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wrzeszczyk. Obok nazwiska z lewej strony znajduje się kratka. Karty do głosowania sporządzi Komisja Skrutacyjna i rozdaje radnym. Karty zostały sporządzone i rozdane. Karty opatrzone zostaną pieczęcią okrągłą z napisem w obwolucie Rada Gminy w Książkach. Radni dokonują poprzez postawienie znaku X wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska wybranych kandydatów. Maksymalnie 4 nazwiska.
Jeżeli radny na karcie do głosowania postawił znak X w kratkach obok nazwisk więcej niż czterech kandydatów lub nie postawił znaku X w kratce obok nazwiska żadnego kandydata, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej rzuca do niej kartę do głosowania. Za wybranych uważa się czterech kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Znaków X w kratce obok nazwiska. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów i niemożliwe jest ustalenie czterech wybranych kandydatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie spośród tych kandydatów. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustali wyniki głosowania i sporządzi protokół. Dziękuję, proszę. Teraz dziękuję. Czy jasne wszystko? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Można już tak Państwo ustawić, tak? Proszę. Urnę mamy taką, jak zwykle. Urna jest pusta. Podwójnie proszę. I teraz będę wyczytywała nazwiska i proszę o zdanie. Szymania Krowet. Polska Halina. Wiśniewski Andrzej. Pacholski Bogdan. Gierza Elżbieta. Kessler Mariusz. Krankiewicz Andrzej. Sukiennik Aleksander. Radni oddali głos? Dziękuję. W związku z tym proszę komisję do pracy. Protokół komisji skrutacyjnej z wyboru członków komisji rewizyjnej Rady Gminy w Książkach spisany na sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku. Komisja skrutacyjna powołana przez Radę Gminy w składzie Igenza Elżbieta, przewodniczący komisji, Polska Halina, członek, Wic Jolanta, członek. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych gminy w książkach obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Książkach zgłoszono kandydatury radnych. Urszula Dąbrowska, Marek Macikowski, Grażyna Kessler, Roman Witomski, Stanisław Dudkiewicz. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania, 15. Liczba kart wyjętych z urny, 15. Liczba głosów nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, 15. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Urszula Dąbrowska, oddano głosów 13. Marek Macikowski, oddano głosów 12. Grażyna Kessler, oddano głosów 8.
Roman Witomski oddano głosów 11. Stanisław Dudkiewicz oddano głosów 11. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na członków Komisji Rewizyjnej wybrano następujących radnych: Urszula Dąbrowska, Marek Macikowski, Roman Witomski, Stanisław Dudkiewicz. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Komisji, ten zaproponuje Pani Witz i Pani Dąbrowska. Dziękuję Pani Elżbiecie, gratuluję wybranym osobom na odpowiedzialne funkcje w Radzie Gminy. Przystępujemy do punktu następnego. Zgodnie ze statutem z tej czwórki wybieramy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przed przystąpieniem podawania kandydatur proponowałbym, żeby ta sama komisja przeprowadziła wybory. Czy są inne może propozycje? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie, kto jest za tym, żeby ta sama komisja przeprowadziła wybory przewodniczącego. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przyjęto wniosek jednogłośnie. Kochani radni, przystępujemy do podawania kandydatur na przewodniczącego komisji. Proszę koleżanka Urszula Dąbrowska. Ja proponuję na przewodniczącego komisji. Czy kolega Marek wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Proszę o podawanie kolega Kessler. Czy kolega Stanisław Dudkiewicz wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jeżeli nie ma, zamykam listę zgłoszonych osób. Proszę komisję o przystąpienie do pracy i chwilowa przerwa. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, na których zamieszczone zostaną imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej gminy Książka. Obok nazwiska z lewej strony znajduje się kratka. Karty do głosowania sporządzi Komisja Skrutacyjna i rozdaje radę. Wiśniewski Andrzej, Pacholski Bogdan, Gędza Elżbieta, Kessler Mariusz, Warkiewicz Andrzej, Aleksander, Orzuch Henryk, Dudkiewicz Stanisław, Kessler Grażyna, Dąbrowska Urszula, Witomski Roman, na sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku. Komisja skrutacyjna powołana przez Radę Gminy w składzie: Igenza Elżbieta, przewodniczący komisji, Wolska Halina, członek, Witz Jolanta, członek. Po wyjęciu kart z urny i w przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy w Książkach obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Książkach zgłoszono kandydatury radnych: Marek Macikowski, Stanisław Dudkiewicz. Liczba radnych, w którym wydano karty do głosowania 15, liczba kart wyjętych z urny 15, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów: Marek Macikowski oddano głosów 10,
Stanisław Dudkiewicz, oddano głosów 5. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Marek Macikowski uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy przewodniczący komisji, pierwsza członek komisji Polska i członek komisji. Dziękuję. Dziękuję przewodniczącej za przedstawione wyniki. Gratuluję wyboru radnemu Markowi Macikowskiemu. Szanowni radni, przystępujemy do podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałę to jest powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uchwała nr 2 łamane 4 przez 2014 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Książkach. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i 2 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 14 78 Statutu Gminy Książki po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Książkach w następującym składzie osobowym. Marek Macikowski, przewodniczący komisji, Urszula Wąbrowska, członek, Roman Witomski, członek, Stanisław Dudkiewicz, członek. Paragraf 2. Zasady i tryb działania komisji określa Statut Gminy Książki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli chodzi o uzasadnienie do uchwały, to na podstawie artykułu 18 ust. 1 i 2 Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną, która kontroluje działalność wójta gminy, gminnych jednostek oraz jednostek pomocniczych. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni. Zgodnie z artykułem 78 Statutu Gminy Książki Komisja Rady składa się z przewodniczącego oraz jej członków. W związku z tym w dniu dzisiejszym powołano Komisję Rewizyjną. W związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 2 łamane 4 przez 2014 przez Komisję Rewizyjną? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 2 łamane 4 została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu następnego. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy Książka. Szanowni radni, Rada Gminy powołuje trzy komisje. Jedną już powołaliśmy. Następne komisje powołujemy w trybie jawnym. Powołujemy Komisję Rolnictwa, Rozwoju Budżetu Finansów oraz powołujemy Stałą Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W związku z tym proszę radnych, w związku z tym, że każdy radny może uczestniczyć w pracach dwóch komisji, proszę każdego radnego o wyrażenie swojej woli, w jakich komisjach chce pracować. Dotyczy to tych dwóch komisji, które wymieniłem. Ja może będę wyczytywał i poproszę tu. Kolega radny Szymaniak Rowe. Oświaty i budżetu. Jednej i drugiej. Radna Wojska Halina. Tylko, tak? Tak. Wiśniewski Andrzej. Proszę. Budżetu. Tylko w jednej, tak? Tak, w jednej. Pachowski Bogdan. Jednej, drugiej. Gdzie Grzegorza? Budżetu i oświaty. Kiedy Mariusz? Oświaty. Dwa
Bankiewicz Andrzej. Oświaty, tak? Tylko? Nie może być, dobrze. Radny Sukiennik Aleksander. Obór. Orzuch Henryk. Też obór. Dudkiewicz Stanisław. Pierwszej promocji. Budżetu, tak. Kessler Grażyna. Oświaty, kultury i zdrowia. Dąbrowska Urszula. Oświaty. Witamski Roman. Uprzedzam. Pani Wic, radna Jolanta. I radny Maciekowski Marek. Komisji Budżetu Rolnictwa. Szanowni radni, przystąpiłem do porządku uchwały numer 2/5/14 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy w Książkach oraz ustalenia ich składów osobowych i przedmiotów działania. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 14 i paragraf 69 Statutu Gminy Książki uchwala się, co następuje. Powołuje się stałą Komisję Rolnictwa, Rozwoju, Budżetu i Finansów Rady Gminy Książka w następującym składzie osobowym. Szymaniak Robert, Wiśniewski Andrzej, Sochorski Bogdan, Zwięza Elżbieta, Walkiewicz Andrzej, Sukiennik Aleksander, Orzuch Henryk, Dudkiewicz Stanisław, Witomski Roman, Wic Jolanta, Maciekowski Marek. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy w Książkach w następującym składzie. Szymaniak Robert, Wolska Halina, Pacholski Bogdan, Zięza Elżbieta, Kessler Mariusz, Walkiewicz Andrzej, Sukiennik Aleksander, Orzuch Henryk, Kessler Grażyna, Dąbrowska Urszula, Wic Jolanta. Przedmiotem działania Komisji w zakresie rolnictwa, leśnictwa, melioracji, ochrony środowiska i porządku bezpieczeństwa publicznego, rozwoju gospodarczego, uchwalania i wykonywania budżetu, planowania i realizacji inwestycji gminnych będzie zajmowała się Komisja Rolnictwa, Rozwoju Budżetu i Finansów. Zaś przedmiotem działania Komisji Oświaty są sprawy z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. Członkowie danej komisji na posiedzeniu dokonają wyboru ze swego grona przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z szanownych radnych jest za tym, żeby przyjąć uchwałę numer 2/5 w przedstawionym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę numer 2/5/14 w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przystępujemy do punktu
Chcę podejmowania uchwał zmian do budżetu gminy na 2014 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Artykuł 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera C i D punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Dochody budżetu w wysokości 18 275 474 zł 45 groszy zastępuje się kwotą 18 76 521 zł 73 groszy z tego. Punkt 1. Bieżące w wysokości 14 946 284 zł 47 groszy zastępuje się kwotą 14 811 896 zł 47 groszy. Punkt 2. Majątkowe w wysokości 3 329 189 zł 98 groszy zastępuje się kwotą 3 264 625 zł 26 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Wydatki budżetu w wysokości 19 423 125 zł 34 groszy zastępuje się kwotą 19 223 668 zł 94 groszy z tego. Punkt 1. Bieżące wysokości 13 647 559 zastępuje się kwotą 13 488 333 zł 91 groszy. Punkt 2. Majątkowe w wysokości 5 782 565 zł 43 groszy zastępuje się kwotą 5 735 335 zł 3 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf 3. Rezerwy budżetowe w wysokości 34 123 zł 94 groszy pozostają w sumie. Paragraf 4. Punkt 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 147 650 zł groszy zastępuje się kwotą 1 147 147 zł 21 groszy, w tym rzeczywisty deficyt budżetu w wysokości 1 563 701,78 wynikające ze spłat pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w wysokości 416 554 zł 57 groszy. Punkt drugi. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Paragraf 5. Punkt 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 273 826 46 groszy zastępuje się kwotą 2 273 322 78 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 126 175 57 groszy pozostaje bez zmian. Paragraf 6. Dopełnione środki do dyspozycji jednostek budżetowych ulegają zmianom. Punkt 1. Urzędu Gminy Książki zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 2. Szkoły podstawowej i przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt 3. Gimnazjum w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 4. GOPS w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 7. Wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku
ulegają zmianie zgodnie z rozporządzeniem nr 8. Paragraf 8. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu dla sektora finansów publicznych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 9. Wyodrębnione środki w budżecie gminy dla funduszy sołeckich ulegają zmianie zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Paragraf 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na punkt pierwszy. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie milion 400 pozostaje bez zmian. 2. Wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 247 547,54 zł zastępuje się kwotą 247 147,54 zł. Punkt trzeci. Na sfinansowanie deficytu 1 147 650,89 zł zastępuje się kwotą 1 147 147,21 zł. Punkt czwarty. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 524 124,09 zł zastępuje się kwotą 524 524,09 zł. Paragraf 11. Upoważnienie wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na podpunkt A. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000 pozostaje bez zmian. Podpunkt B. Wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 247 547,54 zł zastępuje się kwotą 247 147,54 zł. Punkt C. Na sfinansowanie deficytu 1 147 650,89 zł zastępuje się kwotą 1 147 147,21 zł. Punkt D. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 524 124,09 zł zastępuje się kwotą 524 524,09 zł. Punkt drugi. Udzielanie pożyczki krótkoterminowej z wolnych środków budżetu do wysokości 18 000 zł pozostaje bez zmian. Udzielenie pożyczki długoterminowej z wolnych środków budżetu do wysokości 9 514 pozostaje bez zmian. Punkt czwarty. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyjątkiem możliwości tworzenia nowych zadań inwestycyjnych pozostaje bez zmian. Punkt piąty. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy z połączeniem przeniesień wydatków między działami pozostaje bez zmian. Punkt szósty. Przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pozostaje bez zmian. Punkt siódmy. Przekazywanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pozostaje bez zmian. Punkt ósmy. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach lub bank prowadzący obsługę budżetu gminy pozostaje bez zmian. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się organom wykonawczemu. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie gminy Przemyśl. Dziękuję panu. Szanowni radni, projekt uchwały budżetowej omawialiśmy na posiedzeniu radnych. Czy może mają radni jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Nad projektem uchwały nr 2/6/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 C i D punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Dochody budżetu ustalić w wysokościach przedstawionych przez panią skarbnik, szanowni radni, kto jest za przyjęciem uchwały nr 2/6/14. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 2/6 została przyjęta przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym. Przystępujemy do następnej uchwały. To jest uchwały nr 7. Nr 2/7/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2014-2022. Szanowni radni, także tą uchwałę żeśmy omawiali szczegółowo na posiedzeniu komisji. Ta uchwała i ten program ściśle jest powiązany z budżetem gminy na rok 2015 i na następne lata. W związku z tym proponuję zgodnie na podstawie artykułu 226, artykuł 227 oraz artykuł 228, artykuł 230 ustęp 6 i 7 oraz artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala wieloletni program finansowania Gminy Książki na lata 2014-2022 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Prognoza kwoty długu i skład zobowiązań na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykaz przedsięwzięć projektów realizowanych w latach 2014-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 4 punkt 1 uchowania się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć programów określonych w załączniku nr 1 i 2 do uchwały. Punkt 2. Upoważnia wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie ulegają zmianie. Upoważnienie dla wójta gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie 4 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie ulegają zmianie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Książki. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 2/7/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 2/7/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do uchwały numer, projektu uchwały nr 2/8/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wykazają z końcem roku budżetowego na 2014 roku. Prosiłbym tu Panią Skarbnik. Na podstawie artykułu 226 ustawy z 1990 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 18 ust. 2 i 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy
Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wykaz wydatków, które nie wykazają z końcem roku budżetowego 2014 w wysokości 175 667 zł. W tym punkt pierwszy. Wydatki majątkowe wysokości 145 967 zł. 64 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wydatki bieżące wysokości 29 699 zł. 36 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz terminy realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radni, Szanowni Radni, także tą uchwałę żeśmy omawiali i tutaj w załączniku nr 1 wprowadzona została zmiana daty realizacji na 27 lutego 2015 na 30 kwietnia 2015 w punkcie przebudowa jezdni na ulicy Osiedlowej miejscowości Książki. Szanowni Radni, kto jest za przyjęciem uchwały nr 2/8/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 w brzmieniu przedstawionym przez panią skarbnik oraz dostarczonym szanownym radnym. Proszę o podjęcie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 2/8/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu wydatków została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do uchwały nr 2/9/14 Rady Gminy w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szanowni Radni, dotyczy to także, myśmy tą uchwałę omawiali, dotyczy to tutaj spraw związanych z remontem samochodu strażackiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych uchwala się, co następuje. W uchwale nr 45/238/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu długoterminową pożyczkę z 12 słownie 12 miesięcznym okresem karencji i okresem spłaty 7 słownie 7 lat w kwocie 63 832 zł 32 grosze, słownie 63 832 zł 32 grosze z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru budżetu w roku 2014 wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą karoseria nadwozia pożarniczego typu GCBA/6/32 na podwoziu Jelcz 004 do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Książki. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 2/9/14, proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ja bym prosił radną o powrót na salę, jeżeli można. W związku z tym powtórzymy głosowanie, bo prezydenta może nie słyszała. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 2/9/14 Rady Gminy? Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni radni, wyczerpaliśmy punkt przyjmowania uchwał. Przystępujemy jeszcze do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi już były, ale może ktoś jeszcze z radnych zapytania chciał prosić zabrać głos. Jeżeli nie ma, przystępujemy do punktu 11. To ogłaszam zamknięcie obrad drugiej sesji Rady Gminy w Książkach w dniu 30 grudnia 2014 roku. Jednocześnie, szanowni radni, mamy 15-minutową przerwę. Proszę odpocząć, zapalić papierosa. Za chwilę spotkamy się na zewnątrz. Poza miejscem, poza terytorium grobu. Spotkamy się na takim spotkaniu oklaskowym.